Coraz więcej firm w Polsce, jak i nie tylko, ma problem ze znalezieniem odpowiedniego kandydata. Przykład największych, m.in. Google, który na krakowskim rynku nie mógł znaleźć odpowiednich kandydatów, z doświadczeniem, którzy chcieli przejść przez ich proces rekrutacyjny dość długi, ponieważ trwał on 2-3 dni, a spotkania miały po kilka godzin. I coraz więcej kandydatów nie chce brać udziału w tak długich procesach, które docelowo trwają 3-4 tygodnie, może nawet kilka miesięcy. Gdyby procesy rekrutacyjne były krótsze bądź też zdalne, większość specjalistów byłaby chętna do rozmowy z pracodawcami. Coraz częściej kluczową rolę grają social media. Mamy Linkedina, który jest dedykowany do ekspertów, profesjonalistów i liczy 4 miliony użytkowników. W Wielkiej Brytanii ciekawym narzędziem jest Twitter. U nas w Polsce, chociaż już na świecie też jest to dosyć mocno wykorzystywane, Facebook. Facebook ma 15 milionów użytkowników, i tam jest o wiele więcej osób, do których warto dotrzeć i możemy dotrzeć, niż m.in. na Linkedinie. Warto wspomnieć hakatony. Hakatony są to inwenty, konkursy, dzięki którym programiści są sprawdzani, konkurują tak, i to jest dla nich coś, coś fajnego. Najbardziej lukratywne nagrody to są kontrakty bądź też propozycja pracy od największych firm. Pracodawca ma możliwość sprawdzenia podczas takiego hakatonu, który trwa od 8 do 24 godzin. Jak pracownik radzi sobie pod presją czasu, może sprawdzić jego efektywność, jakość, czas realizacji zadań czego nie da się sprawdzić podczas standardowego procesu rekrutacyjnego.